15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Mimo wielu prowadzonych kampanii uświadamiających, nadal wiele Polek i Polaków umiera z jego powodu. A wcześniej wykryty rak piersi daje duże szanse na wyleczenie, a diagnostyka nie jest kosztowna. Spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi odbyło się także w Lesznie, a za jego organizację odpowiadało Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka. Wzięły w nim udział członkini stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Dzisiaj jest 15 października. Przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Oczywiście słowo walka nie jest tu najlepsze słowo, bo my nie mamy z czym walczyć, bo inaczej musiałybyśmy walczyć same przeciwko sobie. Jest to po prostu dbanie o swoje zdrowie i dlatego dzisiaj urządziliśmy to całe wydarzenie pod nazwą Zadbaj o swoje piersi. Będą to wykłady na temat raka piersi, na temat diety i również afirmacji życia. Czyli będzie tak, żeby nasz stan się poprawiał i żebyśmy po prostu żyły ładniej i przyjemniej. Podczas spotkania uczestniczki wysłuchały trzech wykładów. Pierwszy wygłosił dr Marek Rodzeń, podczas którego przybliżył uczestniczkom m.in. profilaktykę raka piersi czy rodzaje guzów. Po nim dietetyczki z Naturhouse mówiły o zbilansowanej diecie, a coach Konrad Mężycki podpowiedział, jak czerpać z życia radość. W holu ratusza można było także oglądać prace namalowane podczas warsztatów przez Amazonki.